Minęła już 8:15, a dzisiaj naszym gościem jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej w regionie lubelskim Stanisław Żmijan. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, kłaniam się państwu, witam panią redaktor. Panie przewodniczący, porozmawiajmy o koncepcji jednej listy opozycji w wyborach, nadchodzących wyborach parlamentarnych. Niektórzy mówią, że ta idea została już pogrzebana przez Szymona Hołownię, który głosował przeciwko ustawie, przeciwko nowelizacji o Sądzie Najwyższym. Ale niektórzy liderzy opozycyjni ciągle mówią, że karty są na stole i że ciągle jest to brane pod uwagę. Czy rzeczywiście ta wspólna lista powstanie? Jakie jest pana zdanie na ten temat? Pani redaktor, zanim zacznę odpowiadać na to pytanie, pozwoli pani, że kamyczek do państwa ogródka. Na początek naszej rozmowy, otóż jadąc do państwa dzisiaj po drodze, słuchając Radia Lublin, w wiadomościach o 7:30 ważniejszą informacją było to, że Nowojorczycy widzieli śnieg ostatnio w marcu, a radio nie zauważyło, że wczoraj mieliśmy naprawdę duże wydarzenie w kraju, że 31 raz zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Julka Owsiaka. To ja państwa wyręczę. Brałem z żoną udział, zresztą 31 raz, zresztą w moim mieście naprawdę mnóstwo ludzi brało w tym udział. Wczoraj mówiliśmy o Wielkiej Myślę, jesteście przecież radiem publicznym. Chcę powiedzieć, że darzyłem i darzę szacunkiem Radio Oddział Lubelski, Radio Lubelskie. W porównaniu do telewizji lubelskiej jesteście naprawdę wysoko. A teraz do rzeczy. Otóż badania wskazują, że jedna lista byłaby, jeżeli chodzi o wynik, byłaby lepszym rozwiązaniem, ale oczywiście, żeby tak się stało, muszą się zgodzić wszyscy, którzy o tej jednej liście rozmawiają. Rzeczywiście ostatnie głosowania w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym, a tak naprawdę to głosowanie było w sprawie środków finansowych, na które wszyscy oczekujemy w kraju. Więc zaskoczył nas Hołownia wszystkich, całą opinię publiczną, a na pewno koalicjantów zagłosował inaczej. A co gorsze, że decyzję zmienił w ostatniej chwili, tuż przed głosowaniem, bo wszyscy widzieliśmy, że uzgodnienia były pełne i Hołownia także miał zagłosować tak jak pozostali. No, nastąpiła zmiana, chociaż zaraz za dwa chyba czy trzy dni na swoim kongresie krajowym mówił, że jeszcze nie wszystko ostatecznie zostało zamknięte, że będzie rozmawiał, przede wszystkim będą prowadzone badania i to rzeczywiście chyba najlepszy sposób postępowania. Ja skomentowałem na gorąco po informacji, że Hołownia wyłamał się, skomentowałem to, że poczekamy, co się wydarzy po tym głosowaniu, bo to rzeczywiście w skutkach daleko idące zachowanie partii Hołowni. Daleko idące w skutkach oczywiście. I proszę bardzo, pojawiły się badania po kilku dniach i mamy ciekawe reakcja, jest opinii publicznej, bo otóż Prawo i Sprawiedliwość, Platforma gdzieś tam na poziomie około 30, czy niewiele ponad 30, ale Hołownia już poniżej 10%, tak, 8%. Jeżeli dodać do tego, jeżeli rozmawia z Polskim Stronnictwem Ludowym, też niski poziom zaufania, no to jest nad czym się zastanawiać, warto się zastanawiać, ponieważ koalicjanci muszą przekroczyć próg 8%, a nie 5%. Więc myślę, że jest lekcja do odrobienia, nie tylko po stronie tych, którzy się porozumieli, ale myślę, że lekcja do odrobienia po stronie Hołowni i jego partii, no bo można po prostu uzyskać, czego nie chciałbym, myślę, że i znaczna część Polek i Polaków nie chciałoby, żeby stało się coś takiego jak w wyborach, kiedy głosy lewicy, tak, zostały stracone na rzecz dominujących.
Czyli no, ten sposób przekazywania głosów gwarantuje liczenia głosów, metoda Donta. W związku z tym naprawdę jest o czym rozmawiać, jest nad czym się zastanawiać. Mam nadzieję, że w gruncie rzeczy będą podjęte decyzje najlepsze dla Polski. Ale taka wspólna lista już była podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wtedy Platforma z PSL-em, SLD i Nowoczesną Zieloni szli razem. To dało 38,5% niespełna procent poparcia. Wtedy mówiono, że to się nie udało, dlatego że właśnie były zbyt skrajne, przeciwstawne poglądy i idee. Czy pan się zgadza z tą opinią? Jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, nie do końca zgadzałbym się z tą opinią, dlatego że tutaj nie różniliśmy się z tymi, z którymi zawarliśmy porozumienia, konkretnie z lewicą, bo tutaj lewica najbardziej skorzystała w sprawach naszej obecności w Unii Europejskiej. W kluczowych kwestiach absolutnie mamy jednakowe zdanie i tutaj nie doszukiwałbym się jakby jakichś większych strat. Tak zagłosowali mieszkańcy naszego kraju i takie było rozstrzygnięcie. Miałbym poważne zastrzeżenia co do koalicji zawartej w związku z wyborami do Parlamentu Krajowego. Tutaj chyba nie do końca jakby było to najlepszym rozwiązaniem. Ale to przeszłość, zamykamy ten rozdział. Teraz zbliżają się wybory w tym roku, w jesieni tego roku, więc mamy nad czym się zastanawiać i mam nadzieję, że tym razem nie popełnimy błędu. Dla mnie kluczową, jeszcze jedno zdanie, dla mnie kluczową kwestią mimo wszystko w tych wyborach, także krajowych, no, my naprawdę mamy dwa do wyboru. Z jednej strony politykę, którą prowadziło przez 2 lata Prawo i Sprawiedliwość, sprawującą władzę w Polsce, nie da się rozumieć. W każdym razie ja tego nie rozumiem i to naprawdę leży mi bardzo na sercu, żeby prowadzić politykę zarówno na arenie międzynarodowej, także politykę krajową. Najdelikatniej rzecz ujmując, niezrozumiałą, a boję się, że właśnie szkodzącą Polsce. I zacznę od tego, że proszę zauważyć, gdzie my jesteśmy, czy jesteśmy partnerami w polityce międzynarodowej. Jesteśmy zepchnięci na obrzeża tej polityki. No teraz też pan tak uważa, że jesteśmy na obrzeżach w sytuacji wojny i... Pani redaktor, to właśnie to jest pytanie. To dopiero tak dramatyczne wydarzenia, jak wojna, jak brutalna inwazja Rosji na Ukrainę, no musiała wywołać refleksję u nas w głowach naszych rządzących, Jarosława Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego. Przecież nie da się zapomnieć jeszcze przed wyborami, tuż przed wyborami, mimo że już wiedzieliśmy, a już premier Morawiecki wiedział, że Rosjanie szykują inwazję na Ukrainę, że będzie wojna, a jednak spotykał się z proputinowskimi, prorosyjskimi politykami, zarówno w Warszawie, jak i w Madrycie. Tego do dzisiaj myślę, że większość Polaków nie rozumie. Więc dopiero wojna musiała spowodować, że nasi rządzący poddali się refleksji, że odwracanie czy stawanie twarzą, odwracanie się plecami do Zachodu, do Unii Europejskiej, a twarzą do Wschodu, no po prostu jest niezrozumiałe i absolutnie bardzo groźne, bardzo szkodliwe. Naszym radiowym słuchaczom już dziękujemy za uwagę. Dodam tylko, że o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy informowaliśmy i wczoraj, i przedwczoraj, i w piątek. Na dalszą część naszej rozmowy zapraszamy na radiolublin.pl. No to przepraszam, ale dzisiaj nie słuchałem. Słuchałem pierwszą informację, że Nowojorczycy od marca nie widzieli śniegu.
najbliższym koalicjantem, jakby naturalnym w tej sytuacji Platformy Obywatelskiej jest PSL, którego władze mówią, że na dziś rozważany jest scenariusz startu samodzielnego albo z Hołownią, a nawet są takie przypuszczenia, ponieważ działacze PSL przyłączyli się do tych protestów Agrounii, jakoś tam razem z nimi występowali, wręcz mówią wprost, że rozmawiają i że nie wykluczają wspólnego startu na listach. Jak pan się do tego odniesie? Czy przedstawiciele Agrounii na tej liście wspólnej opozycji mogliby się znaleźć? Tego nie wiem, ale patrzę na to sceptycznie. Ja chcę powiedzieć, że zresztą wielokrotnie mówiłem, także tutaj w państwa studio, że na sukces w najbliższych wyborach możemy liczyć wtedy, kiedy wrócimy do elektoratu, albo inaczej, kiedy pozyskamy z powrotem przynajmniej część elektoratu wiejskiego, że elektorat miejski, który głosuje na Platformę Obywatelską, to za mało, żeby zwyciężyć, a już na pewno w naszej wschodniej części kraju. To nie ulega wątpliwości, więc przez swoją aktywność w parlamencie, przez 5 kadencji, oprócz tego, że ponieważ zawodowo korespondowały moje zainteresowania z pracą w komisji i z zawodem wykonywanym i wyuczonym w Komisji Infrastruktury, ale także byłem zawsze członkiem Komisji Rolnictwa ze względu na to, że nasz region jest rolniczy i teraz też się interesuję, więc w ubiegłym tygodniu spotkałem się z rolnikami z naszego terenu tutaj protestującymi. Spotkałem się z Zamojskim Towarzystwem Rolniczym. To są poważni przedsiębiorcy, mówiąc wprost, z obszaru rolnictwa. Więc nie widzę tam. Sceptycznie patrzę na porozumienie Agrounii z PSL-em. Nie mam wątpliwości, że PSL ma do wykonania poważną pracę, bo przecież nie jest tajemnicą, że chociażby w naszym okręgu, jeżeli chodzi o wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego, no, mimo że odium dwukadencyjnych rządów to spadło na Platformę, nie na PSL, to jednak do Sejmiku my utrzymaliśmy swój udział we władzy. Mieliśmy 7 radnych i 7 mamy po naszych rządach w kraju. Niestety nasz koalicjant stracił, czyli stracił zaufanie wsi, więc jest tu duża robota do wykonania i wierzę, że tak będzie, że tak się stanie, ponieważ także wieś, nie tylko to jest wiele problemów w kraju po 2 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości i to absolutnie nie da się sprowadzić tylko do pandemii i do wojny. Naprawdę to, co się wydarzyło, czyli zdemolowany, bo tak trzeba powiedzieć, wymiar sprawiedliwości, media, zawłaszczone media. Pani redaktor, rozmawia, pani może zadawać pytania, jakie tylko możliwe. I nie zauważyłem, żeby pani komentowała albo próbowała zbijać moje argumenty. Proszę zauważyć, co się dzieje w TVP Info. Zapraszani są posłowie opozycji, no i redaktorzy prowadzący, zamiast moderować, zamiast dać się wypowiedzieć, niech się pokłócą ci posłowie, ci uczestniczący w tej dyskusji, a z reguły przejmują inicjatywę moderujący dziennikarze. To nie jest debata, to nie jest dyskusja. To są po prostu zawłaszczone media. Wobec tego naprawdę jest wiele, wiele, wiele do zrobienia, więc ale oczywiście nie ma innej metody. Trzeba pojechać do rolników, pojechać trzeba do przedsiębiorców, trzeba po prostu pojechać do ludzi, trzeba z ludźmi rozmawiać. Nie ma innej drogi, bo narzędzia są ograniczone, tak naprawdę to zostały może i najlepsze narzędzia, bo bezpośredni kontakt oczywiście, no i internet. No ale gdzieś tam jakieś pojawiają się informacje, że Prawo i Sprawiedliwość miałoby chęć jeszcze coś pomajstrować w internecie. No mam nadzieję, że tego nie będzie. A jak pan ocenia zmiany w kodeksie wyborczym, jakie zaproponował PiS i uchwalił Sejm? Znaczy, pierwszy zarzut, no bo
jeżeli się słucha uzasadnienia, to oczywiście chodzi o większy dostęp do wyborów. O większą frekwencję. No, to można by powiedzieć, że intencje szlachetne i można by przyjąć. No ale pani redaktor, zmiany tego typu, no przecież była poprzednia kadencja, trzeba było to zrobić. Nie zmienia się zasad gry w czasie gry. Przecież tu się już zbliżają wybory, czyli nie sposób nie podejrzewać, że badania, bo pieniędzy na ten cel to rządzącym nie brakuje, wskazują, że są powody, dla których chcą wpłynąć na rozstrzygnięcie w najbliższych wyborach. A to nie są zasady demokratycznego państwa prawa. Wobec tego podchodzę do tego bardzo krytycznie. Po prostu niedostępność. Zresztą nawet te propozycje były przedmiotem niesmacznych żartów, no bo jak rozumieć, że zarządy mają dowieść tych wyborców, ale już nic się nie mówi, że trzeba ich odwieźć. Więc zupełnie inny cel przyświeca, a nie naprawdę dobro tych ludzi, żeby uczestniczyli, żeby mogli być dowiezieni i żeby byli odwiezieni, żeby uczestniczyli w wyborach. Panie przewodniczący, mamy teraz taką sporą aferę korupcyjną w platformie, w Parlamencie Europejskim. Jak pana zdaniem to może wpłynąć na kampanię? Bo wydaje się, że to nie koniec tych rewelacji, które stamtąd słyszymy. Pytam dlatego, że osią sporu między PiS-em a Koalicją Obywatelską jest często stosunek, ocena właśnie instytucji unijnych, znaczenia instytucji unijnych. Czy pan przewiduje tu jakieś kłopoty? Pani redaktor, absolutnie nie da się tego inaczej odczytywać, jak jakaś zasłona dymna nad tym, co się dzieje w naszym kraju. To jest klasyczny przykład, że widzisz źdźbło w czyimś oku, a nie belki we własnym. Pani redaktor, no to dzisiaj powinniśmy tutaj stracić ilość czasu, żeby przypominać afery, które miały miejsce i mają miejsce w naszym kraju. Począwszy od respiratorów, nie trzeba daleko, bo to w naszym regionie, tak? Maseczki. A dzisiaj, no bo przez ileś lat Prawo i Sprawiedliwość eksploatowało mafię VAT-owską. Dzisiaj okazuje się rodzina komendanta głównego policji, poza tym granatnikiem, po tym w ogóle wszystkim, co się wokół tego dzieje, okazuje się, że tych afer jest co niemiara. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość zmianami w wymiarze sprawiedliwości w ustawach dokonała takich zmian, że rzeczywiście czują się bezkarnie. Czują się tak, jakby przejęli władzę w wyborach i nie zamierzali jej nigdy oddać. Panie przewodniczący, jeszcze jedno pytanie. Dzisiaj może wrócimy do tej koncepcji jednej listy. Dzisiaj marszałek Grodzki w wywiadzie dla Gazety Prawnej mówi, że jedna lista to nie oznacza jednego programu. Kto tego nie rozumie, nie rozumie fundamentów polityki. Czy rzeczywiście myśli pan, że można przekonać wyborców, wytłumaczyć wyborcom, że na jednej liście znajdują się ludzie o różnych programach? Oczywiście, że można. Nie mam co do tego wątpliwości. Naszymi problemami są kwestie, które w zasadniczej mierze opozycji nie różnią. Pewnie będą oczywiście różnice co do narzędzi i tak dalej. Ale to, że powinniśmy naprawdę gruntować swoją pozycję w gronie państw Unii Europejskiej i współpracować z Zachodem, to jest nie różni opozycji w żadnym celu. Media, o których już mówiłem, absolutnie. Media muszą być publiczne, muszą wypełniać misję, a więc dostęp wszystkich do tych narzędzi. Służba zdrowia. Szanowni Państwo, tak się nie ma rodzin, które by nie chorowały. Tak się złożyło, że bliska mi osoba choruje, młoda, 20-letnia osoba choruje na choroby genetyczne. W Bydgoszczy jest świetny ośrodek. 2 lata oczekiwała, żeby została przyjęta w tym ośrodku. W październiku ubiegłym roku została przyjęta. Zostały zlecone badania. Te badania są zrobione. W styczniu
teraz już się kontaktowali, żeby wdrożyć leczenie po badaniach. Okazuje się, że może być zapisana na 2024 rok. To nas na pewno nie różni wszystkich. Wiem też na co dzień, co się dzieje. Dobrze, że przez tyle lat byłem w przestrzeni publicznej, więc jak przychodzą ludzie po pomoc, więc zwracam się do szefów szpitali i tak dalej. Na szczęście rozmawiają i rzeczywiście udzielają pomocy. Ale proszę państwa, pani redaktor, czy to jest normalne, jeżeli nie mamy dostępu do służby zdrowia? Przecież my nie jesteśmy dziadowskim krajem. My jesteśmy dużym, bogatym, można by powiedzieć, krajem. Ale powiem bardzo odważnie, niestety źle zarządzanym. Dziękujemy bardzo za tą rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był przewodniczący Platformy Obywatelskiej w regionie lubelskim, pan Stanisław Żmijan. Dziękuję bardzo. Dziękuję.